Dzień dobry, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj mam dla Was, jak widzicie po tytule, opowieść o generale Petelickim. To była, z tego co sobie przypominam, propozycja któregoś z widzów, ale wybaczcie, nie mogę znaleźć tego komentarza i nie pamiętam, przy którym filmie to było. W każdym razie pamiętam, że chyba chodziło o generała Petelickiego. Ja spodziewałam się, słuchajcie, mimo że nie liczyłam wcześniej pana generała, jego daty urodzenia, ale spodziewałam się, że będzie miał w swoim portrecie takie karty, które nakierowywały go na ten zawód, jaki wybrał, czyli bycie żołnierzem. I nie tylko żołnierzem, bo on również był rezydentem, tak? Poza tym generał Petelicki również stworzył jednostkę Grom i miał do tego wszelkie predyspozycje, również w portrecie tarotowym. Ja przepraszam Was za obraz, bo ja widzę w podglądzie, że ten obraz nie jest zbyt dobry, ale to dlatego, że dzisiaj jest ciemno na zewnątrz i ja nie mogę odpowiednio ustawić oświetlenia po prostu. Ale chyba nie jest ważne to, czy wy mnie widzicie, ale czy mnie słyszycie. Takie mam wrażenie przynajmniej. Dobrze, wracając do pana Petelickiego. Jakie on miał karty i na jakich pozycjach mówiących o tym, że zajął się tym, czym się zajął? Przede wszystkim w jego świadomości był Rydwan. Tutaj przeważa Rydwan. W świadomości Rydwan, na talentach Rydwan, karma w cesarzu. Lekcja karmiczna w Rydwanie. Miał również Wisielca. Wisielca miał na zewnątrz i najważniejszą sprawę w życiu. Jak pracować z misją miał maga. A w ogóle misję miał w karcie sądu ostatecznego, jak ją wykonać wieża i jak pracować z tą misją mag. Więc tak, przy okazji, nie pamiętam już kogo, wspomniałam Wam tak naprawdę, to było tylko tak wspomniane, że Rydwan mówi o żołnierzu. I rzeczywiście tak to się również między innymi w portretach tarotowych realizuje, że osoby mające, czy mężczyźni, zazwyczaj mężczyźni, mający Rydwan na różnych pozycjach albo w konfiguracji z innymi kartami, w swoim portrecie tarotowym, mają ciągoty, że tak to nazwę, do pójścia w stronę militarnej. Niekoniecznie sensu stricte na przykład bycie żołnierzem, chociaż też, ale zainteresowania idące w tym kierunku, albo nie wiem, nawet wykładanie, słuchajcie, na uniwersytecie w takiej, a nie innej dziedzinie. Natomiast u generała Petelickiego ten Rydwan razem z tym cesarzem z Karmy zrealizował się dosłownie, czyli bycie komendantem. Rydwan z cesarzem nie jest zwykłym szeregowym żołnierzem, to jest żołnierz na stanowisku, tak? Czyli mianowany oficer. To nie jest osoba, no nie wiem, szeregowy albo kapral, to jest wspinanie się po szczeblach kariery w armii. To jest przede wszystkim ten cesarz z Karmy, który kazał mu, czy naznaczył generała Petelickiego na zdobywanie wyższych stopni wojskowych, no a Rydwan, czyli kształcenie się i pójście w kierunku militarnym, wojskowym i tak dalej. Ale Rydwan, słuchajcie, to jest również przemieszczanie się, więc wiadomo, że wojsko ma manewry, wiadomo, że musi ćwiczyć i tak dalej, więc generał Petelicki też nie był takim żołnierzem za biurkiem. Na przykład, nie wiem, kwatermistrzem czy zaopatrzeniowcem, on po prostu aktywnie uczestniczył w działaniach również bojowych. A dlaczego aktywnie uczestniczył w działaniach bojowych? Dlatego, że ma wieżę. Ja Wam nie mówiłam jeszcze o wieży w tym kontekście, i to jest dobra okazja. Wieża, mówiłam Wam o wieży, odsyłam Was do filmu w ogóle o wieży, zostawię Wam linka tutaj, że są to wszelkiego rodzaju katastrofy, ale to jest również wojna.
I tą wieżę, tą wojnę generał Petelicki ma w swoim portrecie tarotowym. Nie jako poniesienie ofiary na wojnie, czyli zginięcie na wojnie, ale branie aktywnego udziału w wojnach różnego rodzaju. Bo tak, misja jego życiowa to jest sąd ostateczny. Jak wykonać tą misję, ma kartę wieży. Jak pracować z misją, ma maga. Czyli mag mówi o aktywnym uczestnictwie w wieży i sądzie. Przy okazji, na przykład, kto to był? To był i Jacek Dębski, to był i Kaczkowski, ksiądz Kaczkowski. Mówiłam wam o sądzie ostatecznym, że to jest jakaś społeczność. To jest jakaś grupa ludzi, kiedy człowiek realizuje się w tej grupie ludzi. Przy okazji Jacka Kuronia też wam o tym mówiłam. U Jacka Kuronia zrealizowało się to jako społeczeństwo i, no nie wiem, martwienie się o sprawy społeczne. U księdza Kaczkowskiego zainteresowanie się chorymi i stworzenie hospicjum. To jest również misja, poczucie misji, tak? Natomiast u Jacka Dębskiego zrealizował się ten sąd ostateczny w negatywie, czyli kontaktami z mafią, którą również reprezentuje sąd ostateczny. To jest po prostu jakaś grupa ludzi, których łączy jakaś idea, negatywna lub pozytywna. Czym jest sąd ostateczny u generała Petelickiego? Jest tym wojskiem, tak? Tą społecznością, zamkniętą społecznością, jaką jest armia. Mag, jak pracować z misją, czyli z tym sądem ostatecznym, to jest dowódca. Mag jest dowódcą. To znaczy tak, cesarz jest dowódcą na stanowisku, oficerem, a mag, cesarz, słuchajcie, czasami nieaktywnie uczestniczy w manewrach. Natomiast mag uczestniczy aktywnie. Mag również tworzy nowe standardy. W tym wypadku mag na poziomie zawodowym u generała Petelickiego zrealizował się w ten sposób, że on od podstaw stworzył jednostkę GROM, tak? Standardy wyznaczył, szkolenia i tak dalej, i tak dalej. Tak u niego się mag zrealizował. Cesarz zrealizował się w ten sposób, no, że był tym oficerem na stanowisku, nie był szeregowym żołnierzem, o tym wam wspomniałam. Natomiast jak zrealizować tą misję razem z sądem i magiem, jest ta wieża, czyli wojna, w skrócie mówiąc wojna, bo generał Petelicki, on uczestniczył w różnych kontyngentach, z tego co sobie przypominam, w jakichś tam manewrach międzynarodowych, wojennych i nie tylko takich szkoleniowych, ale również takich był na akcjach. A jednostka GROM sama w sobie jest wieżą, czyli jednostka antyterrorystyczna wpada, robi rozpierduchę, bo ma konkretny cel, tak? I umie sobie radzić w sytuacjach kryzysowych. Wieża jest również sytuacją kryzysową. Mag potrafi poradzić sobie z tą sytuacją kryzysową. Mag z cesarzem działa w ten sposób, że tworzą scenariusze antyterrorystów i przygotowują się na różne sploty akcji. To znaczy, tam jest wszystko zaplanowane, aby zminimalizować improwizację. Owszem, zdarza się również ta improwizacja, ale chodzi o to, żeby wszystkie ruchy i wszystkie etapy, jeden po drugim, przebiegały zgodnie z planem. Bo jeżeli każdy ma swoje własne zadanie, każdy ma swoje własne stanowisko w tym danym zadaniu i kiedy jedna cegiełka się rozwali, to cała akcja może się rozwalić, tak? Więc ten mag u Petelickiego powodował, czy pchał go do tego, aby wszystko było może nie tyle sprawnie zaplanowane i punkt po punkcie, co pomysłowo, niestandardowo.
nieszablonowo. Tu nie ma co prawda głupca, chociaż tak, on ma również głupca, ale on ma głupca na negatywie, czyli Petelicki nie polegał na szczęściu, nie polegał na, a jakoś to się uda, a coś, jakoś to będzie, a zaimprowizujemy. Nie, Petelicki, on wierzył według tego portretu w moc planowania, w moc hierarchii, w moc intelektu, ale również tego, co za tym idzie, czyli działania, planowania, wyciągania wniosków, nie wiem, planowania kolejnych kroków, tam nie wiem, 10 kroków przed przeciwnikiem i tak dalej, i tak dalej. Generał Petelicki miał również taki epizod, ja nawet nie wiem, czy to jest epizod, czy to nie trwało dłużej w swoim życiu, że on był rezydentem. To znaczy, on był na placówkach dyplomatycznych, a każde państwo, musicie o tym wiedzieć, w swoich ambasadach i w swoich konsulatach, głównie w ambasadach, w konsulatach czasami też, są rezydenci. Kim jest rezydent? Rezydent jest, ma uprawnienia dyplomatyczne, ale to jest po prostu agent wywiadu. Czy wojskowy, czy agent wywiadu tajnych służb. I generał Petelicki był również takim rezydentem za granicą w polskich ambasadach. Nie wiem, do czego zmierzałam. Aha, wiem, do czego zmierzałam. Ponieważ on ma wisielca na zewnątrz, ma wisielca najważniejszą sprawę w życiu i ma też kapłankę, jak odrobić lekcję karmiczną, kapłankę na przełamaną z sądem. Więc kim jest rezydent? Kim w ogóle jest osoba, która z ukrycia ma zbierać informacje i do której mają dochodzić również informacje? No jest wisielcem i kapłanką, jest dobrym obserwatorem, trzyma buzię na kłódkę, jest dobrym szpiegiem, rewelacyjnie łączy fakty i punkty, no i po prostu jest, tak? Nie wszyscy muszą wiedzieć o takiej osobie, kim ona jest konkretnie, że ta i ta osoba jest tym i tym, ale taka osoba jest. O tym mówi kapłanka między innymi w jego portrecie tarotowym. Dużo wiem, ale powiem tylko tej osobie, która jest do tego uprawniona. A wisielec jest dobrym obserwatorem. Wisielec aktywnie nie uczestniczy w wydarzeniach, ale on wyciąga wnioski z tego, co widzi i no, w wypadku Petelickiego musi przekazać to dalej. Zobaczcie, jaka jest tutaj u Petelickiego nawet nie sprzeczność, tylko uzupełnianie się. Rydwan, cesarz i mag działają z otwartą przyłbicą. Natomiast wisielec, jak ludzie postrzegali generała Petelickiego, jak go odbierali jako człowieka, jest ten wisielec. Czyli prawdopodobnie generał Petelicki był małomówny, był osobą, która bardziej słuchała niż gadała, która szybko wyciągała wnioski i łączyła fakty, tam muszajki w mózgu musiały pracować no, intensywnie i można byłoby na taką osobę liczyć. Na wisielca, wiecie co, wisielec w Wielkich Arkanach w portretach tarotowych można go przyrównać trochę do rycerza monet. Chociaż to nie jest, słuchajcie, przyrównanie jeden do jednego. Ale żebyście zrozumieli, o czym ja mówię. Na taki użytek tego filmu. Rycerz monet stoi na stanowisku, można na nim polegać. Na wisielcu w tym wypadku również. To jest osoba, która jest obecna, ale która nie narzuca się swoją obecnością. Taki jest wisielec. Akurat w wypadku generała Petelickiego tak to się zrealizowało. Nie zrealizowało się tak w ten sposób, że nie wiem, on stał się ofiarą jakąś, czy no nie wiem, miał tendencję do niestabilności psychicznej. Nie. On był bardzo zrównoważony psychicznie i emocjonalnie. Takie miał naturalne zdolności, tak? I to mu pomagało również w pracy. Był patriotą. Ogromnym patriotą był. U niego się przewija sąd ostateczny.
Przy sprawiedliwości mogłoby się to, słuchajcie, czasami to się właśnie tak realizuje jako głęboki patriotyzm, ale sąd ostateczny sam, jako jedna karta również o tym mówi. Jestem wierny danej społeczności, danej grupie, danej narodowości, danej idei, misji i tak dalej. Petelicki był ogromnie lojalny. Wobec, słuchajcie, mam wrażenie, że może nie chodziło, bo on przecież jeszcze w PRL-u był żołnierzem, może, słuchajcie, nie chodziło o sam fakt, jestem lojalny wobec PRL-u, tylko jestem lojalny wobec państwa polskiego, wobec społeczności polskiej, wobec mojej historii, skąd ja się wywodzę. Mam wrażenie, że bardziej o to chodziło jemu, że bardziej był lojalny. W ten sposób. Aha, jeszcze zapomniałam, słuchajcie, opowiedzieć o jego leitmotywie, bo to jest właśnie undercover też, to jest księżyc. I generał Petelicki, ja się nie dziwię, że on miał, że on bardzo rzadko pokazywał swoją twarz gdzieś, czy bardzo rzadko się gdzieś wypowiadał, jeśli musiał, to na pewno, ale chętnie to by gdzieś tam z tyłu stał i żeby nikt o mnie nic nie wiedział, bo on ma ten księżyc. To jest człowiek, który był urodzony, który miał naturalne również zdolności do bycia w, no pod przykrywką. Co prawda leitmotiv, ten leitmotiv mógł go trochę gnieść pod względem zawodowym, że ciągle dawano mu takie, a nie inne zadania, żeby on nie mógł otwarcie o tym powiedzieć, tak? Nie wiem, otwarcie pochwalić się wśród nawet swojej rodziny, że zrobiłem to i to i takie kroki były, taki efekt to przyniosło. Niestety, taka praca jak praca żołnierza, jaką wykonywał generał Petelicki i praca rezydenta za granicą na placówce dyplomatycznej, mówi o tym morda w kubeł, tak brzydko mówiąc. Po prostu nie możesz chłapać dziobem. No i księżyc też również o tym mówi. Generał, tak jakby generał Petelicki został wtłoczony w ramy też tego księżyca, tego bycia w cieniu, razem właśnie z tym wisielcem i z tą kapłanką. I za mgłą to wszystko się działo. Na pewno jest wiele rzeczy, o których nie wiemy, które generał Petelicki, nie wiem, być może spisał swoje wspomnienia i dopiero po jakimś czasie, według jego, powiedzmy, testamentu mogą zostać opublikowane i dopiero wtedy więcej się czegoś dowiemy, bo generał Petelicki zapewne, jeśli oficjalnie gdzieś coś opowiadał, to opowiadał w ten sposób, żeby opowiedzieć i nic nie mówić. Taki jest właśnie księżyc, żeby coś powiedzieć, polać trochę wodę, ale żeby, powiedzmy, przeciwnik czy dziennikarz myślał, że daje mu się informacja, tak nie do końca były to informacje, wiecie, coś tam, gdzieś tam, może coś. Także sądzę, że właśnie w taki sposób generał Petelicki nie mógł też wyjść z tych ram, tak, tego księżyca. Co jeszcze chciałam wam powiedzieć? No chciałam wam jeszcze powiedzieć, że generał Petelicki idealnie, punkt w punkt, toczka w toczkę zrealizował swój portret tarotowy właśnie żołnierzem i te misje wojenne, stworzenie gromu, to jest ta wieża, wierność ojczyźnie, patriotyzm, wiecie. To, co ja mówiłam wcześniej, że generał Petelicki był osobą, która była patriotą, ale nie, mam wrażenie, że nie chodziło właśnie, że jest wierny PRL-owi, a teraz Rzeczpospolitej, tylko ojczyźnie. Właśnie o to słowo mi chodziło. Bycie wiernym ojczyźnie i służenie ojczyźnie. Ten sąd ostateczny, mam wrażenie, o tym mówi. Mimo, że on nie ma tutaj sprawiedliwości, ale w sumie dobrze, że nie ma, bo sprawiedliwość wtłoczyłaby go w ramy urzędnika armii, a on był aktywnym żołnierzem, aktywnym, czyli nie generałem, który siedział na stołku i okopał się w swoim sztabie, tylko to był generał, który aktywnie uczestniczył również w życiu swoich podwładnych żołnierzy, no i ta jednostka Grom, która dzięki niemu w sumie powstała w Polsce.
Także to chyba było wszystko z mojej strony. Tak trochę chaotycznie mówiłam o nim. Mam nadzieję, że zrozumieliście, jakie było moje przesłanie, co chciałam wam powiedzieć. Wielki szacun, naprawdę wielki szacun dla generała Patelickiego z mojej strony. Nawet wcześniej, kiedy nie znałam jego portretu, nie obliczałam, bo tylko na potrzeby tego filmu i na własną prośbę obliczyłam ten portret, ale również wcześniej, zanim to zrobiłam, to odczuwałam może nie tyle sympatię, co ogromny szacunek dla tego człowieka. Dobrze, to było wszystko z mojej strony. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam, zadajcie mi je w komentarzach, ja na nie odpowiem. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę i zapraszam was do następnego filmu w następnym tygodniu.